Hello! Ja pokiwam! Dlaczego letnica? Dlaczego letnica? Dlatego ale właśnie! Właśnie dlatego! Jest wspaniała atmosfera, wspólnota, dlatego! Dziewczyny, dlaczego letnica? Stanisław Wika. Drogi Patryku, dlaczego letnica? Letnica, ponieważ takie zbliżenie, jakie jest tutaj z tak jest. Tym człowiekiem, który jest tam. I jeszcze raz. Natalka, powiedz, czemu przyjechałaś na letnicę? Chodzące po ziemi, w którym można podnieść bardzo najgłupsze pytanie pod słońcem. To jest taka rzecz. Pasożyty tutaj są. Przyjechałam. Więc? Proszę, tak, więc ten, kto tutaj nie był, to odpowiedzi tak nie zrozumie. A ten, kto był, teraz kierowany, no to uznaje takie pytania za zbędne. No mówię o tego przez Mateusz, mój pierwszy raz, nie żałuję. Nie wiedziałem, czego się spodziewać w sumie tutaj. Ale powiem szczerze, że nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale to, co tu jest, jest super. Świetni ludzie, atmosfera. Dlaczego letnica? To jest super! Dlaczego letnica? Bo nigdy nie byłam, chciała zobaczyć, jak jest i jest super. Bardzo się cieszę. Zapraszamy VIP-u, ktoś tutaj zrobić. I co Jezus mówi wam? Dialog, relacja, to odniesienie do Pana Jezusa, który jest objawieniem miłości Boga, domaga się odpowiedzi z naszej strony. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, czy przedstawić, co wasze piękne serca, pełne nadziei, entuzjazmu, autentyzmu, mówią Jezusowi. Kuria Diecezjalna informuje, że istnieje możliwość zorganizowania specjalnych seansów filmu Krystiada we wrocławskim Multikinie. Filmu nie ma w repertuarze kina. Wyświetlany jest tylko dla grup. W środę odbył się specjalny pokaz filmu z udziałem biskupa wrocławskiego. Podobny seans zorganizowany zostanie także dla Seminarium Duchownego oraz dla Szkoły imienia księdza Dłgosza. Zachęcamy do organizowania się w grupy, kontaktu z dyrekcją Multikina i obejrzenia filmu Krystiada. 14 czerwca przypada uroczystość patrona miasta Wrocławka, błogosławionego biskupa Michała Kozala. W tym dniu w sposób szczególny zapraszamy na Eucharystię wieczorną mszę świętą na godzinę 18:30 do katedry. Dzień później, 15 czerwca, będziemy obchodzili w Licheniu ogólnopolskie uroczystości ku czci błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej. Natomiast 21 czerwca w kalendarzu liturgicznym obchodzić będziemy wspomnienie świętego Alojzego Gonzagi. Święty Alojzy patronuje naszemu biskupowi ordynariuszowi. W tym dniu w sposób szczególny otoczmy go modlitewną troską, modlitewną opieką. Czerwiec, proszę Państwa, to miesiąc, w którym nieustannie przypominamy sobie słowa
litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca swego, cichego i pokornego. Niechaj te słowa towarzyszą naszej codzienności. Szczęść Boże. Kiedy ktoś otwiera przed nami drzwi swego domu, to raczej spodziewamy się tego, że przyjmie nas w sposób gościnny. Ktoś powiedział kiedyś, że domem nie jest miejsce, gdzie tylko mieszkamy, ale to dom to przede wszystkim miejsce, gdzie nas rozumieją. W dzisiejszej Ewangelii drzwi swego domu przed Panem Jezusem otwiera pewien faryzeusz imieniem Szymon. Zaprasza Pana Jezusa na ucztę. Trwa przyjęcie. W pewnym momencie do tego mieszkania wchodzi pewna kobieta, grzeszna, która była znana w miejscu, gdzie żyła, właśnie z grzesznego trybu życia. Przychodzi, upada przed Panem Jezusem, zaczyna płakać, swymi łzami obmywa stopy Pana Jezusa, włosami je wyciera, a później olejkiem namaszcza stopy Jezusa. Gospodarz faryzeusz, jak i współbiesiadnicy, którzy nie do końca byli życzliwi Panu Jezusowi, zaczynają się zastanawiać. No skoro on jest kimś wyjątkowym, jest prorokiem, to powinien wiedzieć, z kim ma do czynienia. A Pan Jezus, który znał i tę kobietę, i jej historię życia, bo przecież Bóg wie wszystko o nas, ale też i znał myśli faryzeusza Szymona i wielu innych, którzy takie myśli mieli, mówi taką przypowieść. Był pewien człowiek, który miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien mniejszą kwotę pieniędzy, drugi większą. No ale nie mieli z czego oddać, więc darował jednemu i drugiemu. I pyta: Szymonie, który według ciebie jest bardziej wdzięczny temu gospodarzowi, który daruje ten dług? No bardziej wdzięczny jest ten, któremu więcej darowano. I Pan Jezus mówi: widzisz, a ja przyszedłem do ciebie. Ty nie dałeś mi misy do mycia, nie wycierałeś mych rąk, nie namaściłeś mnie olejkiem, a ta kobieta, odkąd tu weszła, nie przestaje tego robić i płacze. Bo kocha ten, któremu się daruje, kocha ten, któremu się odpuszcza. Zawstydził się pewnie i Szymon, i inni, którzy Jezusowi nie byli życzliwi. Ale rzeczywiście ten, komu więcej się daruje, ten bardziej kocha. Kiedy Pan Jezus przychodzi do ludzkiego życia, to naprawdę nas rozumie. Tylko kwestia zaufania. On chce, żebyśmy w Jego domu, w Jego obecności, a przecież Bóg jest wszędzie, Bóg jest Panem życia, Panem tego całego stworzenia, chce, żebyśmy czuli się dobrze, bo On nas po prostu rozumie. Bóg z naszej strony nie oczekuje idealnego życia, bo w naszą naturę ludzką wpisana też jest słabość, ale ważne jest tu zaufanie, otwarcie przed Jezusem w sposób szczery drzwi swoich serc. Na zaufaniu można tak wiele zbudować. Zatem zaprośmy tego Jezusa do naszego domu i nie czujmy się niegodni Jego obecności.